Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie ponownie pozycję z serii Mroczna Otchłań jest to tym razem Tom czwarty, który jest nowością na naszym polskim rynku i został wydany. Tak jak tomy wcześniejsze przez wydawnictwo Egmont, niezmiennie odpowiada tutaj za scenariusz Christoph Beck, którego możemy znać, tak jak wspominałem we wcześniejszych materiałach, z takich serii jak Bunker, Sanktuarium, czy właśnie mroczna otchłań między innymi Ennio Buffy odpowiada za rysunki, tak jak to było w przypadku tomu trzeciego, więc pozostajemy w tych jego klimatach, czy one są lepsze, czy gorsze niż z tomu pierwszego, drugiego? Nie mi już oceniać, to jest kwestia indywidualna, ale myślę, że daję radę. Ja już się do nich przyzwyczaiłem i tutaj nie widzę większego problemu. I powiem tak. Ten tom przypadł mi nawet bardziej do gustu niż tom trzeci. Przyznam się szczerze bez bicia. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Na pewno warto dodać, że jest to niezmieniony format. Bardzo ładna zresztą okładka, powiem Wam szczerze. Tutaj mamy grzbiet oraz jej tył. 99,90 cena okładkowa. Tutaj możemy zobaczyć sobie wcześniejsze trzy tomy, jakie się pojawiły. No i właśnie tom czwarty, który tak naprawdę jest prequelem do opowiadanej historii. A dlaczego? A dlatego, że w końcu poznajemy Ojca Lu. Tak, to jest właśnie Kein, ojciec Lu. Widzimy te jego takie błony, tak, które ma między palcami. Nie mamy tutaj jakoś przedstawione dokładnie, jak to wszystko się stało, ale poznajemy go jako małego chłopca, jako małego chłopaka, który tak naprawdę, no tutaj podjął próbę uratowania pewnych ludzi. On już wtedy widać, że miał gdzieś w sobie ten taki Chęć pomocy i jednocześnie dar, ale to tylko przez chwilę. Warto wspomnieć, że tutaj zastosowano: przez chwilę po prostu poznajemy jego losy jako dzieciaka, ale tutaj jest fajnie przedstawiona inna ciekawostka, bo Megalodon, którego poznajemy w tomach pierwszym i drugim szczególnie, tam przechodzą ciarki, kiedy zaczynamy poznawać i czytać tę serię świetną serię, naprawdę. Tutaj jest on jeszcze takim trochę jakby anonimowym, no bo prequel to wszystko dzieje się przed i w formie takiej trochę narracyjnej, opisującej właśnie słowami Keina, dowiadujemy się, poznajemy naszego megalodona, naszego drapieżnika, zresztą ślepego, jak możemy tutaj zobaczyć, ale naprawdę mrożące krew w żyłach opisy i świetnie przedstawione, fabularnie tutaj też, jednocześnie rysunki robią robotę, to muszę przyznać. No i mamy naszego Kejna naszego który, mówiąc najprościej, jest już tutaj oczywiście zaznajomiony z całym tym światem przedstawionym, z Fajersingerem naprawdę z Fajersingerem, czyli naszym stulatkiem, tak, oraz Donowanym, i całą tą kocioł ferajną, jak ja to mówię. No i mówiąc najprościej, lekki spoiler sorry, ale jest to wymagane, żebym mógł dalej kontynuować opowiastkę, ucieka im po prostu, bo. Nie chce być więziony. To nie jest osoba, która chce być więziona. On w ogóle jeszcze nikogo nie zna. Tylko jedynie, co można powiedzieć, że donawana uważa jako troszeczkę takiego swego. Przyjaciela to może za dużo powiedziane, ale bratnią duszę na swój sposób. I akcje z Tutaj poznajemy właśnie, z, tak naprawdę, z perspektywy tego naszego Keina, który cały czas ucieka, a jednocześnie jest ścigany. Oczywiście dzieją się też rzeczy inne, jak pewna awaria z firmy, którą możemy poznać. Ja zawsze zapominam, jak oni się nazywają. Carthago, na pewno ktoś mnie poprawi. I powie, jak dokładnie powinienem to wymówić. Ale to właśnie ona i ta tajemnicza postać, której tutaj jeszcze nie znamy, znaczy, my już znamy, ale tu jej nie znamy, gdybyśmy zaczynali czytać od tego tomu, bo de facto tak moglibyśmy zrobić, i to by nie było żadnym błędem. I e... ich problem, ich problem, który jeszcze nie wiedzą, czego jest dokładnie przyczyną, bo megalodon tak naprawdę tutaj jeszcze nie jest. Powiedziałbym znany, odkryty, to dopiero wchodzi w tą fazę, więc sami widzicie. Tak to właśnie się prezentuje, tak wygląda. Natomiast my cały czas poznajemy naszego bohatera, naszego Keyna i to wszystko, co go spotkało tutaj, więc naprawdę lekko nie miał. Te błony i cała ta historia była jego tak naprawdę przekleństwem. A jak to się skończy, no nie chciałbym wam zdradzać. Chciałbym, żebyście wy sami mogli to poznać, bo myślę, że jest to. Dobry, dobra historia, tak na najprościej mówiąc, naprawdę ciekawe było to życie naszego keina. Natomiast drugą część mamy albinos. Albinos, którą możemy sami podejrzewać, że chodzi o mela Megalodona, naszego białego, ogromnego rekina, ale też i dalej mm, kontynuujemy wątek keina. On cały czas jednak tutaj ucieka, i wtedy wchodzimy w tą finałową fazę, która. Jest genezą, jak i skąd wzięła się Lu. Gdyż Kane poznaje wybrankę swojego serca, matkę Lu, i no, sami wiecie, co się musiało wydarzyć, żeby pojawiła się Lu, prawda? I tutaj naprawdę dzieje się już szybciej, więcej, jest dużo akcji, megalodon wkracza do akcji. Taki rym mi się pojawił, i jest naprawdę bardzo już dobrze później. Końcówka to było dla mnie czytanie z ogromną przyjemnością. A sam finał, wow, nie chcę wam go tutaj pokazywać, bo bym musiał, ale jest przefajny bym powiedział, taki, taki piękny na swój sposób. Więc zdecydowanie roczna otchłań trzyma poziom, jest nawet lepiej niż w tomie trzecim, jeżeli mówimy o Ennio Buffiego. I wow, fajnie, fajnie, czekam na kolejne historie. Powiem wam szczerze, nawet sam dokładnie nie pamiętam, czy, czy będzie piąty tom, bo na razie jest cisza, wy niekiedy, niektórzy śledzicie znacznie lepiej, to ja po prostu naprawdę muszę z czego się rezygnować od czasu do czasu, więc mi dajcie znać w komentarzach właśnie, czy tom piąty ma być, czy to jest tak jakby koniec, bo wiem, że są te serie poboczne, na które cały czas trzymam kciuki, tak jak i wyliczę, że jednak Egmont je wyda, bo Roczna Odchłań to jest naprawdę bardzo dobra seria. I niejedna osoba wiem, że się ze mną zgadza. Jest po prostu warta polecenia, więc gdybyście chcieli, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie nabyć sobie ten komik. Zachęcam Was do tego. Oczywiście wcześniejsze to my też. Przy okazji, tak jak mówiłem, skomentujcie i przy okazji polubcie, udostępnijcie. Będzie mi wtedy bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, abyście byli informowani, że na moim kanale pojawiły się nowe materiały. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę. Także tymczasem tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.